Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj Jarek jak zawsze wkłada kij w mrowisko. Dwa kontrowersyjne tematy. Palety i płyty OSB w naszym domu. Zapraszam na film. Od czego zaczniemy? Co większe? Może palety? Nie ma sprawy. Ja tutaj wynalazłem najmniejszą paletę, jaką miałem, która już się trochę, widzicie, połamała. Palety, europalety, palety generalnie jako no, takie konstrukcje przemysłowe, opakowaniówka i to pojawia się w naszych domach lub też wykorzystujemy to w tak zwanym modnym, powiedzmy dzisiaj, ekodesignie, tak? Czyli w nadawaniu drugiego życia czy też innego życia czemuś, co do tego drugiego życia na początku wcale nie służyło. No i ten temat pojawia się, po prostu to wraca jak bumerang i widzę coraz częściej osoby, które może nie do końca mają wiedzę taką pełną, biorą właśnie się za wykorzystywanie właśnie palet, czy to do tworzenia mebli, jakiejś konstrukcji w domu lub też na zewnątrz, gdzieś w ogrodzie. No i wiele też maili pojawia się, gdzie panie Arku, czy pani Litko, czy zrobicie coś z palet, kiedy jakaś konstrukcja z palet, kiedy jakieś meble z palet. Nie będzie takich rzeczy u nas, słuchajcie, ponieważ palety u nas od zawsze są, będą i pewnie no, przewijają się naprawdę i tutaj w warsztacie, i na zewnątrz warsztatu, u szwagra na placu jest tego po prostu od zatrzęsienia. Jest to, ale spełnia się to doskonale w swojej roli głównej, czyli właśnie jako podstawa pod coś. Dlaczego w takim razie ja osobiście, może tutaj za Litkę nie będę się wypowiadał, jestem ciekaw co ona powie na ten temat, jak zobaczy ten film. Dlaczego ja się nie podejmę wykonywania, no powiedzmy, mebli do domu z palet? Po pierwsze, pierwszą rzeczą taką, która mi chyba najbardziej przychodzi do głowy, to jest sam materiał, czyli sosna. Ja miałem chyba takie, nie wiem, odczucia, powiedzmy, na samym początku. Ja tu też, o właśnie, tutaj, a to jest akurat chyba świerk. Kiedy byłem jeszcze w szkole, tam przewijały się głównie, no było to parę lat temu, nie? Przewijały się tam gatunki raczej właśnie sosnowe. I nie byłem w żadnej szkole specjalnej, szkole jakiejś zawodowej. Mówię o szkole podstawowej, gdzie było ZPT od chyba czwartej klasy do ósmej. Więc przez te 4 lata mieliśmy zajęcia, to się nazywały zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie poznawaliśmy techniki pracy na strugnicy albo w kuchni. Takie zajęcia były. I tam miałem pierwszą styczność, powiedzmy, do czynienia. Pierwszą styczność miałem z sosną. I zawsze to był gatunek dla mnie taki miękki, gdzie, wiecie, coś się, nie wiem, uderzy, gdzieś się wbije coś, to do niczego za bardzo to się nie nadawało, nie? Później przy budowie domu zmieniłem, powiedzmy, zdanie, no bo duże belki konstrukcyjne, czy sosna, czy świerk, a kiedy jeszcze się to sklei, to już w ogóle genialna sprawa i przynosi niesamowite obciążenia. Ale na tym dla mnie osobiście miejsce sosny się kończy. Robienie z tego mebli do domu to już totalnie nie moja bajka. Jest to po prostu zbyt miękkie i no skoro przykładam się do pracy, żeby stworzyć to, nie wiem, szafę, łóżko, krzesło czy stół, to robienie z czegoś nietrwałego nie ma dla mnie sensu, po prostu strata czasu. Wolę od razu chwycić za materiał, który jest dużo twardszy, dużo gęstszy i wytrzyma dużo więcej czasu. Więc pierwsza wada dla mnie palet to jest materiał. Ale słuchajcie, miałem palety z jakichś krajów egzotycznych, gdzie przejeżdżały właśnie jakieś, nie wiem, maranti czy tam, czy merbały. I
Ona również przyjeżdżała na paletach przecież. I przyjeżdżały palety na przykład chyba z jakiejś Kuby, czy gdzieś tam z jakichś krajów afrykańskich. I to już było coś ciekawszego, bo palety były zrobione właśnie z, powiedzmy, chwastów, nie? Chwastów w tamtych państwach. Ale dla mnie to był egzotyczny gatunek, strasznie twardy, gdzie ciężko było to rozciąć, ale przechodzimy do drugiego punktu, czyli obróbki tego materiału. Czyli mamy tutaj paletę, która gdzieś tam walała się po dworzu i teraz obrabianie tego na grubościówce czy na wyrówniarce, ja bym takiego materiału po prostu przez te maszyny nie przepuścił. No bez sensu przepuścić jedną deskę, w której może być jakiś ułamany gwóźdź, bo komuś gdzieś tam pistolet odstrzelił i coś tam się ułamało. Mogą być zszywki, bo jest to przecież opakowanie, więc tutaj chwyta się jakieś folie, tych zszywek jest czasami mnóstwo. Oczywiście znajdziecie tutaj kamienie, to jest standard, no i to na piasku. No i teraz przepuszczanie tego przez maszynę, to jest absurd dla mnie, no bo z jednej strony dbam o maszynę, a przepuszczę jedną deskę i mam trzy noże na przykład do ostrzenia. Więc mija się to absolutnie z sensem dbania maszyny i nagle przepuszczam coś z ziemi i mi rozwala noże. Ja absolutnie takich desek bym u siebie przez maszyny nie przepuścił. Dobra, nie mam wyrówniarki, nie mam grubościówki, mogę to zrobić na przykład tak jak ludzie widzę kombinują i biorą po prostu szlifierkę, czyli najbardziej agresywną z ruchem mimośrodowym 5 lub też tak zwane czołgi i zjeżdżają to szlifierką, bo właśnie szkoda im strugów. No absolutnie nie poświęciłbym tutaj, nie wiem, noży z, na przykład ze strugów ręcznych, żeby takie deski obrabiać. No ale jeśli komuś nie szkoda, ma jakieś stare noże, dobra, obrobił, to jest ok. No bo oczywiście te deski z czterech stron są nieobrobione, przekablowane na jakichś tam super szybkich obrabiarkach, byle szybciej i byle minimalnie trzymało to wymiar zewnętrzny, który jest ustalony oczywiście w tych normach dotyczących kształtu i wymiaru palet. Mówiąc jeszcze tutaj o materiale, trzeba pamiętać o wilgotności tego drewna. Do 22% wilgotności takie drewno na palety może mieć, żeby przejść przez tam jakieś normy, które aktualnie obowiązują. Dobra, ale ja to ja. Może jest osoba, której odpowiada sosna i nawet jakieś zgrubne przeszlifowanie tego szlifierką ręczną jemu odpowiada. Dobra, przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli co w tym drewnie siedzi. Pamiętajcie, że to nie jest drewno wkładane tak sezonowane, powiedzmy, i suszone komorowo, jak no na przykład tutaj to drewno świerkowe, konstrukcyjne KVH, które jest po prostu jałowe. Takie drewno leżało w suszarni kilka tygodni lub też nawet dłużej, w zależności od przekroju, a to oczywiście suszarni prawdopodobnie nie widziało. I teraz jedną rzecz mogę tylko dodać tutaj, że jest jeszcze, tutaj pewnie to jest taka mikro jakaś paleta, więc nie będzie miała jakichś wielkich oznaczeń, ale na tych wszystkich paletach macie oznaczenia, macie klasy i również powinno być tam takie oznaczenie o fumigacji. Co to jest fumigacja? Jest to proces polegający na zamknięciu danego przedmiotu w miarę szczelny sposób i w środku znajdują się gazy lub pary lub dymy, tak zwane fumiganty, które mają działać, mają zabijać wszelkie, powiedzmy, żyjątka znajdujące się w danym obiekcie. Możecie fumigować tak małe przedmioty, a również możecie fumigować domy całe. Aktualnie najczęściej używa się fosforowodór, ale tutaj wcześniej były środki dużo bardziej agresywne, włącznie na przykład z cyklonem A czy B. Ten proces fumigacji ma zabić wszelkie żyjątka i zrobić tą naszą paletę, powiedzmy, taką neutralną, że nic tam w środku nie żyje. I tutaj znowu muszę powiedzieć Wam, że musicie brać to przez naprawdę duży margines bezpieczeństwa dla Was. To dla Was robię ten film, nie dla, powiedzmy, producentów, którzy czasami
naginają te procesy. Czy jestem tego pewny, co mówię? Tak, jestem pewny i uwierzcie mi na słowo lub też nie, gdybyście chcieli wziąć, nie wiem, jakiegokolwiek producenta takich opakowań i zapytacie się, czy, nie wiem, włożyłby sobie 5 takich palet pod łóżko, no to po prostu by się zaśmiał i powiedział, że co pan, zgłupiał? Paleta ma służyć na dworze, ma służyć na placu, a nie stać w domu. Bo oni wiedzą, co robią. Tutaj cena tych opakowań schodzi w dół, w dół, w dół, więc oni muszą to przyspieszać, więc te wszystkie procesy są totalnie naginane. No i my musimy się tutaj jakby posiłkować swoim rozumem i zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcę mieć coś z dodatkowym żyjątkiem w środku w domu, czy też nie. Grzyby, sinizna, pleśnie, no i oczywiście jakieś tam robaki żyjące w samym drewnie. Teoretycznie normy, jeśli chodzi o same palety, dopuszczają na przykład siniznę, bo to nie wpływa na wytrzymałość samego materiału. Nie? Czyli macie te siny, jakieś tam elementy i to wszystko, ale paleta przenosi jakieś tam obciążenia. Te wszystkie, powiedzmy, już jakieś tam pleśniowo-grzybowe rzeczy, wydaje mi się, że tego nie powinno być na paletach, tym bardziej może paletach dopuszczanych do jakichś, nie wiem, spożywczych papierów, czy do działów, gdzie te, powiedzmy, mikroby mogłyby wpłynąć na zawartość opakowania. No bo jeśli ktoś przewozi na tym, nie wiem, ciężką maszynę stalową, to czy jest tam gdzieś, nie wiem, kawałek pleśni, myślę, że to nie przeszkadza. Chociaż normy mówią, że pleśni nie może być, może być sinizna. Rozgadałem się, słuchajcie, troszeczkę na ten temat, ale myślę, że uzmysłowiłem wam, chociaż trochę, że naprawdę nie warto chwytać się za materiał typu palety i to rozbierać, szlifować, bo i tak nie wyplewimy tego, co jest w środku tego drewna. I teraz, jeśli zrobimy sobie z takich palet, nie wiem, podest na tarasie, czy też może jakiś fotel na tarasie, na wolnym powietrzu, to myślę, że nikomu to nie szkodzi, no bo powietrze zabierze to, co być tam nie powinno koło nas, ale robienie sobie z palet stolików kawowych, jakichś tapczanów, łóżek, to jest dla mnie naprawdę nieporozumienie i szczerze wam odradzam tego działania, takie działania, bo to oczywiście nie odbije się na was w ciągu tygodnia, ale jeśli władujecie to sobie do domu, macie zamknięte okna, drzwi, to te wszystkie rzeczy będą latać w powietrzu, będziecie to wdychać, wdychać i wdychać. Prosty przykład. Jeśli macie w lodówce jakąś spleśniałą rzecz, coś wam urośnie, za studenta się pewnie zdarzało, nie? Może teraz rzadziej. Ale teoretycznie cała lodówka jest wtedy do mycia i wszystkie rzeczy, które tam były, powinniście wyrzucić. Bo te grzyby przecież się unoszą i to, że wy nie widzicie, że na czymś trzy półki niżej również jest ten już ta pleśń, jecie to i ładujecie do siebie, do organizmu. Więc na zewnątrz tak, do wewnątrz ja absolutnie odradzam. Myślę, że gdybym zrobił coś takiego designerskiego, bo to mnie rozwala, przysięgam, to mnie rozwala, że ludzie designerskie meble robią z palet i władują, sprzedają to jako designerska rzecz. To jest dla mnie porażka i gdybym coś takiego zrobił, to Litka pewnie mnie wywaliła z domu i powiedziała, to idź sobie teraz spać na tym, nie wiem, fotelu na dworze, bo ja tego nie chcę w domu. Tyle na temat palet. Krócej o płytach OSB. Ponieważ to jest też kolejna, myślę, że fala tego designu, sorry, bo rozwalają mnie właśnie te
designerskie pomysły, które designerzy nawet nie mają zielonego pomysłu, z czego zrobiona ta płyta, do czego się ją stosuje i dlaczego stosuje się w miejscu w tym, a nie w innym. Tutaj w opisie posłużę się doskonałym opisem Wojtka Nitki. Tam macie bardzo dokładnie to opisane. Ja powiem tylko w skrócie. Kilka lat temu były jeszcze normy mówiące o tym, że metr kwadratowy płyty OSB na metr sześcienny pomieszczenia. Tak to było przeliczane. Później producenci zaczęli zmniejszać zawartość formaldehydu w żywicach tutaj, czyli w tym spoiwie do tej płyty i zaczęto, powiedzmy, zmieniać te normy. Aktualnie klasy E1, E2, tam są podane te parametry, ile maksymalnie powinno się stosować tej płyty wewnątrz pomieszczeń. Są też płyty OSB o oznaczeniu klasy E0, gdzie zmieniona jest ta żywica, czyli to spoiwo, na kleje melaminowe, które nie są tak szkodliwe jak te stare spoiwa w standardowych, powiedzmy, płytach OSB. Jeśli spojrzycie albo zapytacie na przykład w waszym składzie najbliższym budowlanym o OSB klasa E0, to najczęściej usłyszycie odpowiedź: taka klasa? To ja w ogóle nie słyszałem. Albo nie, to tylko na zamówienie. No bo oczywiście ta klasa E0 jest droższa od E1 czy E2, no ale jest zdrowsza. Więc jeśli ktoś się uprze i musi mieć OSB na froncie, nie wiem, jako fronty właśnie meblowe, to zainwestujcie i weźcie tą klasę E0, a nie E1 czy E2. Pamiętajcie też, że tutaj, słuchajcie, jeszcze jedna dygresja właśnie o tych klasach i o tych certyfikatach i o tych normach wszystkich, które mówią, co jest dla nas dobre, co jest dla nas niedobre. Przeskoczę na chwilę na spotkanie, na którym byłem dzięki Krzyśkowi od Wiertarki Atut. Byliśmy w Ministerstwie Rozwoju i tam było spotkanie, na którym była firma, nie będę zdradzał nazw, przedstawiciel firmy bardzo dużej meblarskiej i rozmawialiśmy o płycie meblowej. Dlaczego tutaj nawiązuję z płytą OSB? Ponieważ tamten przedstawiciel, powiedzmy, biznesu meblarskiego w Polsce mówił wprost: nam nie opłaca się inwestować w droższe płyty, które będą ekologiczne. Nasza płyta musi być taka, która się rozpadnie za rok, dwa, trzy. Przesuniecie szafkę, ma się rozwalić i macie pójść kupić kolejny mebel. To nie ma nic wspólnego z ekologią. Później utylizacja tych płyt to jest koszmar. No bo trzeba spalić je w jakichś piecach, które wytwarzają jakieś kosmiczne temperatury, zamiast zrobić mebel z płyty, która jest dużo twardsza. Jeśli weźmiecie meble z płyty OSB, ja też mam tutaj nawet, słuchajcie, gdzieś w warsztacie kilka elementów z płyt z mojego dzieciństwa, czyli sprzed, powiedzmy, 30 tam kilku lat, i one do dzisiaj bez problemu działają. Mogę spokojnie powiercić od krawędź i się to nie rozpadnie. Jeśli dzisiejszą płytę wezmę 16 czy 18, to nie ma szans. To jest takie, tam jest więcej powietrza niż tych wiórków drewnianych czy spoiwa. Więc musicie brać naprawdę też pod duży margines bezpieczeństwa te wszystkie normy i certyfikaty, które są przyznawane. Im naprawdę nie zależy na waszym zdrowiu. Chcecie mieć zdrową rzecz, to kupujecie drewno, które rośnie wokół was, nałożycie na to troszeczkę oleju czy troszeczkę wosku i macie w 100% naturalną rzecz, która niczemu nigdy wam nie zaszkodzi. Czy tam spędzicie godzinę dziennie, czy będziecie 24 godziny zamknięci w takim pomieszczeniu drewnianym i to wszystko. Reasumując, ja do pomieszczenia absolutnie płytę OSB nie radzę dawać. Mam to na dachu i tam spisuje się doskonale, przenosi obciążenia. Świetny materiał.
ale nie w pomieszczeniach. Tak jest moje zdanie. Dobra, rozgadałem się, ale to jest temat ważny i to się Facebooki, YouTube'y, na forum, w tych postach waszych pytacie się zarówno właśnie o OSB, jak i o te palety, więc mam nadzieję, że wszelkie wasze wątpliwości rozwiałem. Jeśli nie, to oczywiście piszcie. Jeśli coś będę wiedział, to podpowiem jeszcze. Tyle. My się skupimy oczywiście na drewnie litym. Na drewnie litym. Drewnie bukowym na przykład, tak jak tutaj. Coś, co można, nie wiem, odłamać i równie dobrze zjeść. Widzieliście na przykład, ktoś robił jakieś zupy, słuchajcie. Zupy z jakichś wiórków. I normalnie w restauracji, słuchajcie, sprzedawane to jest jako zupa z jakichś tam wiórów, nie pamiętam z jakiego gatunku. I normalnie ludzie to wcinają. Możecie to zjeść i nic wam nie będzie. Takie coś? Czy to? Nie dla mnie. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Thank you.